Postulaty, które przedstawię, dotykają w dużej mierze tego, jak nasz system ekonomiczny przekształca się też z kapitalizmu przemysłowego do, czy już jest w kapitalizmie kognitywnym i w związku z zaostrzaniem się tego reżimu, jakie są przeobrażenia i jak zmienia to w ogóle perspektywę. Może wydawać się momentami futurystyczne, ale postaram się wyjaśnić, dlaczego takie nie jest. Są dwa główne postulaty. Pierwszy z nich jest bardzo bieżący, dotyczy teraźniejszej sytuacji i brzmi on tak, że potrzebujemy po prostu nowych instytucji publicznych i infrastruktury technologicznej, przede wszystkim do zarządzania danymi, choć nie tylko. Znaczy, mamy do czynienia z trwającym, czy nawet domykającym się już, procesem grodzenia i zawłaszczania. Tylko zamiast grodzić ziemię, czy nieruchomości, czy aktywa finansowe, dzisiaj proces grodzenia dotyka bezpośrednio grodzenia sieci i grodzenia naszych danych. Jednocześnie, tak jak u Karla Polaniego, wiąże się to z utowarowieniem obiektów, które nie są towarami, przede wszystkim właśnie cyfrowych danych. Dane ontologicznie nie są towarem, są po prostu cyfrową reprezentacją rzeczywistości. Nie da się ich oderwać od osób, których dotyczą, bo tracą wtedy kompletnie sens. Nie da się ich oderwać od procesów, w których powstają, czy będą to procesy produkcji, pracy, czy nawet naturalne procesy, bo wyabstrahowane tracą swój sens. Dane mają też oczywiście istotne znaczenie nierynkowe. Znaczy, z jednej strony to, które już zauważył również mainstream, czyli prywatność, która jest narażona na szwank, jeśli dane są utowarowione, ale również jest tutaj ogromna kategoria interesu publicznego, czyli tego, że przykładowo dane dotyczące zdrowia, no jeśli nie zbieramy ich i nie wykorzystujemy dla interesu publicznego, to są bezużyteczne, chociaż mogłyby mówić nam na przykład i powstrzymać pandemię znacznie szybciej. I to nawet przy już posiadanych danych, nie wiem, z zegarków, które zbierają takie dane prosto z ludzi. Wartość wobec tego danych ujawnia się w agregacji tych danych, czyli w pewnej wspólnej puli danych, natomiast ta agregacja nie zachodzi. I widzimy, że strach podmiotów rynkowych i niechęć przede wszystkim też monopolistów, którzy przejęli sieć i którzy przejęli gros danych, nie są zainteresowani otwieraniem ich i udostępnianiem innowatorom, naukowczyniom, całemu szerokiemu społeczeństwu. Wobec tego widzimy, że żeby naprawdę dokonać tej rewolucji, o której wszyscy mówią, rewolucji przemysłowej 4.0, wprowadzić sztuczną inteligencję, wszystkie te rzeczy, na które liczymy, jeśli chodzi o postęp technologiczny, to w rzeczywistości potrzebujemy nowej infrastruktury cyfrowej, takiej, która będzie sprawowała pieczę nad danymi w imieniu ludzi i w konkretnych celach postępu technicznego, ale nie postępu rozumianego po prostu jako coś, co spada z nieba, jacyś tam główni kapitanowie przemysłu wymyślają świetne zabawki, ale postępu jasno kierowanego, to znaczy jeśli to interes publiczny i publiczna infrastruktura pilnuje danych, to dostęp dostają tylko ci, którzy chcą realizować podstawową misję, dlatego ta problematyka celów była dla mnie tak ważna, bo mam wrażenie, że podstawowym celem, który możemy dzięki temu osiągnąć, jest odbudowa państwa usługowego, państwa dobrobytu, natomiast odbudowa go dzięki cyfrowym technologiom, czyli przede wszystkim zadbanie, żeby usługi publiczne były zmodernizowane, dzięki temu tańsze, ale też bardziej spersonalizowane i efektywne. No i wychodząc z tych postulatów i powiedzmy dochodząc do punktu, w którym rzeczywiście algorytmy są pod społeczną kontrolą i nasze dane służą interesowi publicznemu, dochodzimy do punktu, w którym pojawia się ten drugi postulat, czyli że przy użyciu nowych technologii możemy wykorzystywać mechanizmy demokratyczne bezpośrednio do planowania procesu produkcji. Znaczy, przez ostatnie kilkaset lat obserwowaliśmy przede wszystkim tą produkcję, którą nazywamy produkcją ex post, gdzie alokacja odbywa się ex post, czyli najpierw agenci produkują, natomiast alokacja, kto dostaje, dzieje się później na rynku, czyli właśnie ex post, po procesie produkcji. No i możemy myśleć o polityce dystrybucyjnej, gdzie zmieniamy dystrybucję alokacji ex post, ale prawdziwa zmiana systemowa jest tam, gdzie przestawimy się na produkcję ex ante, czyli najpierw planujemy, co chcemy wyprodukować, w jakiej ilości i w jaki sposób, a później następuje dopiero ta alokacja, ale ona jest już wtórna do planu, w sensie ona jest tylko realizacją planu.
To przenosi nas trochę w czasie do debaty kalkulacyjnej, która odbyła się jakieś 100 lat temu. Uważam, że warto jest ją podnieść ponownie, po prostu dlatego, że była rozstrzygnięta na miarę ówczesnych możliwości technologicznych, które się zmieniły. Nawiązując w ogóle do pierwszego panelu, tego co Zofia powiedziała, powiedziała, że dwie najważniejsze rzeczy to demografia i klimat. No i właśnie to demografia, czyli koszty reprodukcji społecznej, i klimat, czyli koszty reprodukcji środowiskowej, to są dwa główne koszty, które są całkowicie marginalizowane, eksternalizowane zupełnie poza wycenę rynkową. A zatem oryginalne argumenty, chociażby Misesa, o tym, że planowanie jest nieracjonalne, ponieważ nie wie, ile naprawdę kosztują rzeczy i musi zawsze brać ceny z rynku, jest dokładnie odwrotne. To rynek nie zna prawdziwych cen, to są fałszywe ceny, nie może nawet znać poprawnych cen, ponieważ one nie są cenami rynkowymi. Trzeba wziąć pod uwagę na przykład, nie wiem, pracę odtworzeniową społeczną albo pracę odtworzeniową dla środowiska, w związku z czym tylko proces planowania może ustalić prawdziwą cenę dóbr, a nie rynek. No i jeżeli tak spojrzymy na tą debatę kalkulacyjną, to okazuje nam się, że i patrząc jeszcze na ostatni argument, który tam się pojawiał, czyli że no jednak jest zbyt dużo wiedzy ukrytej, wiedzy, której nie możemy wyciągnąć, to szczególnie Hayek podnosił i za to zresztą dostał ekonomiczną Nagrodę Nobla, za swoją pracę nad tą wiedzą ukrytą, nad spontanicznym porządkiem, który wyłania się na rynku. Natomiast chociażby dzięki Amazonowi czy dzięki Facebookowi i danym, które zbierają, wiemy doskonale, że jesteśmy w stanie o produkcji wiedzieć więcej niż wiedzą sami ludzie. Ludzie mają pewne błędy poznawcze, tak? Platformy wykorzystują dziś błędy poznawcze przeciwko ludziom, ale my jednocześnie możemy na poziomie pewnej agregacji danych wiedzieć więcej o zachodzących procesach w makroskali niż wiedzą indywidualni konsumenci czy indywidualni producenci. I kiedy Harari dzisiaj mówi, znana postać, futurolog, i mówi dzisiaj, że społeczeństwa rywalizują tak naprawdę na systemy obliczeniowe i rynek jest doskonałym systemem obliczeniowym, to lepiej odpowiada mu tak naprawdę już Oskar Lange w latach 50., który mówi, że nie, jest wprost przeciwnie. Rynek jest aparaturą obliczeniową w erze przedelektronicznej. Im większe mamy dzisiaj możliwości, tym lepiej możemy zastosować je do procesu planowania. Prawdziwe pytanie, które się ujawnia tutaj, to nie jest tak naprawdę pytaniem o to, czy możemy planować, bo Amazon planuje, bo Facebook planuje, bo wszystkie wielkie korporacje są mechanizmami planowania. Natomiast w jaki sposób chcemy planować? Czyli co tak naprawdę, czym chcemy zastąpić mechanizm rynkowy? I propozycją, którą tutaj stawiam, jest to, żeby zastosować przede wszystkim mechanizm demokratyczny, czyli mechanizm deliberacyjny. Znaczy zamiast mechanizmu rynkowego, gdzie sygnałami są zera i jeden, kupuje, nie kupuje, przy danej cenie, zastosujemy mechanizm deliberacyjny, w którym możemy mierzyć jakość, możemy mierzyć zapotrzebowanie, którego nie znamy. Jeśli ktoś nie może kupić czegoś na rynku, no to nie widzimy nawet jego zapotrzebowania. A więc masę danych, które dziś bierzemy i one nas, traktujemy je jako pewna ciekawostka w zarządzaniu, powinniśmy włączyć je bezpośrednio do procesu produkcyjnego. I taka demokracja planowa w pewnym sensie będzie oznaczała, że przejdziemy do pewnego dualnego obiegu gospodarki, gdzie zamiast pieniądza jako jedynego nośnika informacji o tym, co jest potrzebne albo nie jest potrzebne, będziemy mieli dużo gęstsze informacje. Pieniądz tak naprawdę był pewnym systemem sygnalizowania, natomiast dziś możemy mieć dużo, dużo gęstsze, dużo dokładniejsze, dużo bardziej bogate po prostu systemy informacyjne. No i oczywiście taka demokracja ekonomiczna, jeśli ma służyć planowaniu, to musi też oznaczać, że środki produkcji muszą znaleźć się pod demokratyczną kontrolą. A więc nie chodzi o to, żeby demokracja oznaczała tylko demokrację burżuazyjną, czyli demokrację parlamentarną, gdzie ten symboliczny gest głosowania co 4 lata na którąś klikę partyjną jakby zmieniał coś, ale bezpośrednia kontrola w niemal codziennym życiu nad procesem produkcji, zabezpieczona dzięki temu, że kluczowe środki produkcji są też pod publiczną ochroną. Instytut Berggruen, który nie jest swoją drogą specjalnie, że tak to ujmę, czerwony, niezależny amerykański think tank ustanowiony przez wielki kapitał zresztą, nazywa coś takiego predystrybucją, czyli zamiast redystrybucji na koniec, mamy predystrybucję, ponieważ to my jesteśmy posiadaczami środków produkcji.
Oczywiście, jak taka demokracja ekonomiczna będzie wyglądała w praktyce, to jest już bardzo duże wyzwanie. Natomiast nawet dziś w toku całego tego konsensusu warszawskiego, tego dialogu, padło tak dużo pomysłów, które wydają się pewnymi praktycznymi, bardzo pragmatycznymi pomysłami, że pozostaje mi je tylko przytoczyć. To oczywiście są panele obywatelskie, to mogą być społeczne rady fiskalne. To jest samorządność terytorialna, ale też samorządność branżowa, to są związki zawodowe, to może być też spółdzielczość, która może być też wspólną i niejako nieetatystyczną własnością, natomiast kontrybuującą do generalnego planu gospodarczego. Czy ten system, zastanawiałem się jeszcze, żeby zamknąć to wszystko, czy ten system można jakoś nazwać, czy dać mu jakąś generalną etykietę dla systemu, który funkcjonowałby w ten sposób. I z jakiegoś powodu sięgam jednak do tej myśli takiej środowiskowej i do środowiska. I strasznie fascynuje mnie pojęcie mutualizmu i tego, w jaki sposób mutualizm jest swego rodzaju ekonomią relacji, w sensie pamiętania o tym, że wszyscy w ekosystemie mają kluczową pozycję. Nikogo nie można usunąć z ekosystemu ani pominąć, ponieważ wtedy może się cały ekosystem zawalić. I taki mutualizm byłby właśnie połączeniem demokracji politycznej i demokracji ekonomicznej, bo nie można mieć tylko jednej demokracji bez tej drugiej. Jeśli będziemy mieli tylko demokrację polityczną, tak jak dziś ją w jakimś sensie mamy, to w tym drugim porządku, czyli w ekonomii, powstają struktury hegemoniczne, które w konsekwencji przejmują tą demokrację w drugim porządku. A więc albo mamy demokrację polityczną i ekonomiczną, albo nie będziemy mieli żadnej. Więc te dwa postulaty, potrzeby nowych instytucji publicznych i infrastruktury technologicznej do zarządzania danymi i z drugiej strony włączenia mechanizmów demokratycznych do planowania produkcji zamiast tylko redystrybucji, to są te dwa postulaty kluczowe, które chciałbym wnieść do konsensusu warszawskiego.